Szanowni, chciałem rozwiązać z Wami tym razem trudniejszy nieco przykład. Tablica 4x4, ale najwyższy poziom trudności. I chciałem zwrócić uwagę Waszą na to, co tu jest napisane. You never need to guess. Nigdy nie trzeba zgadywać. Zawsze jest z każdej sytuacji jest logiczny krok, który można wykonać, żeby przejść do, dodać jakby, wypełnić następne pole. Nie trzeba zgadywać. W tym sensie możemy sobie tutaj notować różne opcje, żeby łatwiej nam było myśleć, ale zgadywać wariantowo nie trzeba. No i zobaczmy, jak to nam się uda. No tu wiadomo, w tej klatce musi być jedynka. No i teraz stąd powinien być krok, który w sposób jednoznaczny pozwoli nam zdefiniować co kolejne pola. No i popatrzcie, tu jest 18, tak? 18 to jest 3 razy 3 razy 2. No jak mamy takie pole w kształcie litery, no w takim kształcie, w kształcie takiego kątownika, tu mamy drugie takie pole, no to oczywiście te powtarzające się liczby nie mogą być ani w tej samej kolumnie, ani w tym samym wierszu. To znaczy, że tu musi być trójka i tu musi być trójka i tu musi być dwójka. No i teraz zastanówmy się, co dalej. No, możemy sobie wyobrazić, tu są liczby, które dzielą się przez 2, więc to jest dwójka i czwórka. I tu też jest dwójka i czwórka, no ale tutaj dwójki być nie może, to znaczy, że tu musi być czwórka, a tu w takim razie musi być dwójka. Jeżeli tak, to tu jest jedynka, tu jest czwórka i tu jest dwójka. No i teraz zastanówmy się, co z tym 24. 24 to jest 4 razy 3 razy 2. Tu nie może być dwójki. Tu nie może być trójki. Tak? Więc możemy sobie napisać, że tu nie może być w ogóle ani dwójki, ani czwórki, czyli tu musi być trójka. No bardzo dobrze. Jeżeli tu jest... trójka, to tu gdzieś musi być czwórka, a tu dwójka, albo na odwrót, tak? To zobaczmy sobie dla pamięci, jakby zapiszmy. Tu musi być dwójka lub czwórka. No i tutaj też musi być dwójka lub czwórka, ale dwójki tu nie może być, dlatego że dwójka jest w tej kolumnie wyżej. W związku z tym tu musi być czwórka, a tu musi być dwójka. No, jeżeli już jesteśmy w tym miejscu, no to teraz zobaczmy, tu 3 i 1 to może być tylko jedynka i czwórka. I tu też może być jedynka i czwórka. Ale tu czwórki być nie może, bo jest wyżej, tak? Czyli tu musi być jedynka. A w takim razie czwórka będzie tutaj. No, jeżeli tu będzie czwórka, to... Zaraz, momencik, bo tu mi się coś muszę podjechać do góry tutaj w tym. Jeżeli tu jest czwórka, czwórka jest równa 3 plus 1, no to tak, tu nie może być jedynki, innymi słowy, tu musi być jedynka. No a w takim razie tu musi być trójka też. Mamy to rozwiązanie już wyznaczone z innych reguł, nie trzeba patrzeć na te sumy. No i co powie nam nasz portal?
zrobiliśmy to, rozwiązaliśmy. Ani razu, zwróćcie uwagę, nie musiałem zgadywać.